Witam. W zeszłym odcinku żeśmy poruszali temat środkowej górnej skrzyni C385-4 biegowej. Dzisiaj poruszymy tylną część. Dalej góra, czyli wałek reduktora do skrzyni czterobiegowej. Zajmiemy się złożeniem prawidłowym, jak to funkcjonuje i jak to działa. A mianowicie mamy tutaj wałeczek. Pierwsze przychodzi łożysko 6311, którego nie nabijamy jak w ostatnim filmie, nie będziemy później tego ściągać. Następnie przychodzi podkładka, czyli tak samo jak w skrzyni biegów. Tuleja szeroka, ustawmy ją sobie, bo będzie trzeba ją też zakołkować drutem. Zakołkowane. Zakładamy identycznie jak w skrzyni biegów. Łożysko igiełkowe, przekładka. Złośliwość rzeczy martwych. Przekładka, łożysko. Tryb. Następnie, tylko coś nam tu nie poszło, nie chce nam dojść do końca, tuleja, ale zaraz zobaczymy. Nie chciała wpaść na drucie. Przychodzi tuleja, przekładka, teraz mamy tuleję niską. Zabezpieczamy ją też drutem. Znowu dwa łożyska igiełkowe. Tryb. Następnie przychodzi tuleja. I teraz przed złożeniem do kupy podsuniemy sobie to łożysko, aby zrobić właściwy dystans. Moment. Dobiło się nam do końca. A z takimi rzeczami sobie radzimy. Mamy tutaj takiego przyjaciela. Podsuniemy sobie łożysko. I podobnie jak w skrzyni biegów, znowu nam tuleja wystaje. Ale założymy sobie jeszcze przesuwkę drugą. I teraz mamy do wyboru. Albo zakładamy starego typu złożenie igiełkowe, które się sypie na potęgę. Zamiast tego zakładamy łożysko PLC. I oczywiście, jak w skrzyni biegów, zakładamy dwie podkładki dystansowe, 3-4, w zależności ile tego potrzeba. Podkładkę z kołnierzem, która nam to ładnie wycentruje. Dobijamy, nabijamy łożysko PLC do oporu, podkładka, nakrętka. Kręcimy do 200 Nm, 180-200, jak nakrętka nie wytrzyma, bo wałki, akurat tutaj mamy koła i wałki z kurursa, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli nakrętka nie wytrzyma, no to reklamacja nakrętki, ewentualnie druga. Sprawdzić gwindy, dokręcić, tak jak mówię, 180-200 Nm. Po skręceniu trzeba sprawdzić, czy koła nam się kręcą. Jeżeli koła się nie będą kręciły, znaczy, że będzie trzeba je wyluzować. Gdzieś pomiędzy podkładki dystansowe podłożyć, pomiędzy tuleje, pomiędzy pierścienie, tak żeby to wszystko luźno pracowało. I teraz pokażę jeszcze Wam Państwu jedną rzecz. Tu już mamy zamontowane łożysko PLC, poskręcane tutaj całość. W ten sposób z nakrętką, ze wszystkim, o, powiedzmy, że sobie to zrobimy w ten sposób, a może bez podkładki. Po zamontowaniu całości montujemy ją poprzednio złożonym, w poprzednim filmie złożonym wałkiem górnym. I teraz tak, jak to wszystko działa. Krótko i tematycznie, ale zrobimy to bardzo szybko.
Górna przesuwka odpowiada nam za biegi szosowe. Łączymy wałki na sztywno, przenoszony jest napęd na wałek ataku. Wyłączając, luzujemy wałek, który ten tryb napędza nam dolny wałek w reduktorze. I mamy dolną przesuwkę. Dolna przesuwka do góry odpowiada za bieg wsteczny, blokuje nam to koło. Też jest pływające, luźne. Przesuwając w dół, ta zębatka odpowiada za biegi terenowe, pospolicie zwane polowe. Tutaj jeszcze w tym wałeczku, w tylnej części, po zmontowaniu tego w całość, w tym miejscu przychodzi zegar. Zegar przychodzi w każdym modelu, czy to będzie czwórka, czy szóstka, czy stary, czy nowy, przychodzi zegar. Mianowicie do tego zegara jest ograniczeniem do tulei, która łączy nam wałek reduktora z kołem. A mianowicie, żebym teraz nie skłamał, z kołem ataku, z wałkiem ataku dokładnie. Na wałku ataku jest albo tuleja, jeżeli to jest ciągnik bez napędu, albo koło do przedniego napędu, 24-27 zębów lub 29, ale teraz nie chciałbym skłamać lub błędnie wprowadzać. Dodatkowo, ale to omówimy sobie w innym odcinku, w tym miejscu przychodzi górne koło napędu WOM-u zależnego, czyli WOM zależny, który był montowany tylko i wyłącznie na zamówienie. Ciężko będzie mi to ogólnie pokazać Państwu, ale będziemy próbować. Ze względu na to, że to koło jest nieosiągalne, jest nie do zdobycia, nie każdy ciągnik był w to wyposażony. Zobaczymy, jeżeli będzie taka możliwość, będziemy tutaj się posługiwać katalogiem, ale jak będę chciał tutaj to pokazać, żeby było to jasne i wyraźne. Z dolnym wałkiem, no to będzie oddzielny odcinek, zobaczymy jak to wyjdzie. Chcemy to pokazać, jak to było załączane, jak to działa. I przez biegi, nie każdy, tak jak mówię, nie każdy ciągnik to miał.